Andy, ach ten Andy. Wow, wow, ach ten Andy, ach ten Andy. Jestem Andy, numerant jakich mało. Wielki artysta w robieniu kawałów. Jeden mały dowcip i draka, o rany. I całe miasto krzyczy, ach ten Andy. Jestem mistrzem w robieniu dowcipów. Ach ten Andy, ach ten Andy. W kawałach nie przebieram, bo artysta numerant. Ach ten Andy, ach ten Andy. Ach ten Andy. Tajne królewskie stowarzyszenie zombie. Rzuć rabinę! O tej porze roku mam mnóstwo prac. W czasie Nocy Psot i Halloween muszę wymyślać dowcipy przez 2 doby pod rząd. Ale przychodzi taki czas, kiedy trzeba stawić czoła kłopotom. Czas, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Czas, kiedy trzeba przyznać się do winy i pomóc naprawić to, co się zepsuło. Ale jeszcze nie teraz. Andy! Wszystko zaczęło się całkiem niewinnie. Dzięki zegarowi maszyna będzie strzelała jajkami przez cały weekend. Genialnie. Na jutrzejszym odsłonięciu nasz krasnolud będzie prawie jak nowy. Wygląda tak jak zawsze. Kolory się wyostrzyły. Cudownie. Mamy kolejną atrakcję przyciągającą do nas turystów. Dosyć gadania. Trzeba się raczej wziąć za pilnowanie obywateli miasta. Przecież dzisiaj mamy Noc Psot. Obliczyłem, że odnowiony krasnol zwiększy przypływ turystów o prawie 4,5%. To marzenia ściętej głowy. Nie, to jest po prostu polityka. Dobra, do roboty. Piękny strzał. Jeszcze nie skończyłem ładować. Ktoś rzucił w nich jajkami. Kto by chciał wkurzyć facetów, którzy ciągle się wszystkich czepiają? Wszyscy. Ha, ale czy ktoś oprócz nas użyłby tak genialnego urządzenia? W to bym wątpił. To tylko jakieś dzieciaki. Dobra, ładujmy maszynę. Cudownie. Ha! Chodź, musimy porobić jakieś jaja. Wybacz. Patrz, Denny. Dzięki temu nikt z nami nie wygra. Co to jest? Określam to mianem muzyki z puszki. Wystarczy to przyczepić do zderzaka i... Co to za jedni? Nie znam ich, ale zdaje się, że nas wyprzedzili. Znowu. Chyba masz rację. Dobra, stary. Czas na plan C. I to już. Dowcip nazywa się Pełna Budka. Ponton? On jest na wypadki specjalne. Czyli właśnie na Noc Psot. Odsuń się, bo jak pociągnę za ten sznurek, ponton zaraz sam się nadmucha. Tak jak w pozostałych budkach? Patrz! Znowu ktoś wpadł na to przed nami. No to czeka nas wojna o terytorium. I co teraz zrobimy? Spoko. Przecież pozostaje jeszcze papier toaletowy. Hej, owińmy nim dom naszego burmistrza. Dobry plan. Czy ja mam zwidy? No i co tam? Po prostu mały pech. To tylko... Wojna! Dorwiemy ich. Proszę się uspokoić. To tylko pianka do golenia. Co tu masz? Typowe wybryki dla Nocy Psot. 4-3-1. 4-3-1 to kot na drzewie. Znaczy 43.
43 to stłuczka na śliskiej drodze. A ten asfalt jest przecież suchy jak pieprz. No już nie. Pada. Nie pada, synu. Jak to nie? Leje jak sabra. To nie był nasz deszcz, prawda? Niestety, to pewnie tamci. Dość tego, musimy ich dopaść. Mówię ci, że nie pada. Leje. Mogę już jechać? Tak, tylko uwaga na deszcz. Leją z tego dachu. Włazimy. Na tym nie możemy poprzestać. Nasz projekt nosi nazwę Krasnal na wolności. To może być nasz najlepszy numer. Krasnal na wolności. Oby kawał był lepszy niż jego nazwa. Spoko, spoko. Wszystko mam opracowane. Trochę tu gorąco, no nie? Dziadek? Hej! Dziadek! No co? Nie jesteście jedynymi dowcipnisiami w mieście. Jest też Splat. Splat? Tak, to nasz skrót. Stowarzyszenie Starówków Płatających Figle. Jestem Flanagan. Wycinam swoim dziadkiem numery od 50 lat. Ten Flanagan? Myślałem, że pan nie żyje. Żyję, synku. I świetnie się trzymam. Od 100 lat robimy kawały w Istgakl, w Dzień Niepodległości, w Noc w Sot, w Mikołajki i Prima Aprilic. Wszyscy spędziliśmy tu nasze dzieciństwo. Ale ta misja jest wyjątkowo tajna. Twój ojciec nie wie, że przyjechałem. Myśli, że właśnie jestem na słonecznej Florydzie. A reszta tego miasta po prostu o nas zapomniała. Pewnie myślą, że dawno nie żyjemy. Ups. Pilnuj tej szczęki, pleni. Zaraz, zaraz. Wy robicie dowcipy i my też, więc może przyjmiecie nas do klubu. Za młodzi! Co? Czekaj, pleny. Erf mówi, że są dobrzy. Zgadza się. To u nas rodzinne. Andy wrodził się w swojego dziadka. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Czym skorupka? Pytamy. Dobra, synku, układ będzie taki. Przyjmiemy was, jak popiszecie się lepszym pomysłem niż my. A? Głuchy jesteś? Przyjmę do klubu dzieciaka tylko wtedy, jeśli będzie lepszy ode mnie. Ale nie róbcie sobie nadziei, bo to jest niemożliwe. Coś takiego. Możecie mi od razu zamówić firmową koszulkę klubu. To pójdzie nam jak spłatka. Nie bądź taki do przodu, ty. W rozmiarze 38. To jabłko jednak nie padło tak blisko. Pokonanie tych staruszków to łatwizna. To tak proste jak ogranie dziecka. Oni są starzy. Ale też dziwnie pachną. Masz rację. To co robimy? Oblejemy deskę klozetową olejem rzepakowym i... Rzepakowym? Do kitu! A? Łatwo go zauważyć. Płyn powinien być bezwonny i bezbarwny. Wpadłem na ten numer w 46. To było w czasie lekcji starego Olbiego. Uczył nas łaciny. Was też tego uczą? On nadal uczy łaciny. Agricola, agricolum. Jak tylko usiadł, przeleciał jak długi przez całą salę. Ha, to były czasy. Myślałem, że pierwszy wpadłem na ten numer. A jednak nie. Co tam, mam jeszcze milion innych pomysłów. Czas na czerwoną migrenę. To będzie świetne. Przypina się ją przy czyimś oknie i przez cały dzień wydaje irytujące dźwięki. Ha, można dostać szału. Ale jak to brzmi? A? Dokładnie tak. Młodzieni! To jest Bernie Krzykacz.
73 był przy Białym Domu. Podobno to przez niego Nixon podał się do dymisji. Nie macie z nami szans, dzieciaki. Poddajcie się. Przykro mi, synku, zostaw to w czipy starszym. Nikomu nie uda się przebić Flanagana i splat. Szybko, Watsonie! Jestem Danny. Też ładnie. Mam genialny plan. Wiesz, jak pokonać siłę grawitacji? To jest do góry nogami. O, ale też było fajne. Załatwiajcie już koszulkę w rozmiarze 38. Ja bym chciał mniejszą, a i pomarańczową. Lubię ten kolor. Spacer po tym mieście przywołuje tyle wspaniałych wspomnień. Ja też zawsze czułem się tu doskonale. To oni! Znów przekręciła mi się peruka? Na pewno nie. Tak jak jestem pewny, że mam dzisiaj na sobie spodnie. Ta młodzież. Ej, nie czas teraz na randki. Musimy poszukać krasnali do numeru Krasnal na wolności. Idziemy. Nie chcę żadnych niespodzianek podczas odsłonięcia krasnala. Zobaczcie! Zombie! Musimy uciekać! Co robić? Jak się zachować? Bez paniki. Wszystko mamy pod kontrolą. A o co chodzi? Tutaj idą zombie! Zombie, zwiewaj! Zostaw mnie, te rozkładające się trupie! Ale Jen, to ja, dziadek! Mój dziadek jest na Florydzie! Przy bliższym poznaniu dużo zyskuje. Jestem właśnie w samym centrum East Gackle, gdzie pewien młody człowiek widział przerażające zombie. Te zombie są wszędzie, po prostu straszne. Widziałem, jak te trupy wstawały ze swoich grobów. Dobrze, że szybko biegam. Jest ich troje i oni pożerają ludzi. Patrzcie! Radzę wam uciekać! Sami państwo widzieli. Wygląda na to, że zmarli powrócili. Zombie tu idą, uciekajcie! Nie mogło nam pójść lepiej. Och, jaki śliczny maluch. Puciu, puciu, dosłownie można go zjeść. Ach, ta młodzież! Odejdźcie! Przyszedłem odebrać lekarstwa! Oni! Muszę też do toalety! Coś mi się wydaje, że ktoś chyba maczał w tym palce. Całe miasto myśli, że wstaliśmy z grobów. Ja jeszcze żyję. Mój lekarz mi tak powiedział. Ej, w nekrologach też nas nie ma. Brać nas za trupy? Ja czuję się tym bardzo dotknięta. I jak z tym walczyć? Pojęcia nie mam, ale coś wymyślę. Musimy też dokończyć numer z krasnalem. Wymyślmy nowy plan i nową strategię. Słuchajcie, przecież ludzie musieli się zorientować, że nie jesteśmy zombie. Na pewno już o nas zapomnieli. Korbar zombie! Korbar zombie! Korbar zombie! Papa Chili,
To jeden z nich! Jestem pewien, że to zombie! Nie żaden zombie, tylko ja, twój ojciec! Ojciec jest na Florydzie! Też mu to mówiłam! Myślisz, że on wie, co to Floryda? A zombie do domu! Ale numer! Za jednym zamachem załatwiłem i dziadka, i tatę! Zombie do domu! Zombie do domu! Zombie do domu! Obywatele! Przestańmy krzyczeć, a zacznijmy działać! Na moje hasło atakujemy ich budynek! Ale w tym roku jest super Halloween! Braci, dobra, wyjdziemy tylnym wyjściem i pędzimy na cmentarz. Tam za nami nie pójdą. No to gazem! Jakoś straciłam już sympatię do tego miasta. Horvark zombie! Horvark zombie! To jak, Danny? Mogę? Myślę, że nawet musisz. Słusznie. Horvark zombie! Horvark zombie! Tam pobiegli! Szybko! Trzeba ich łapać! Horvark zombie! Jeden z nich odgryzł mi rękę! Pięknie! No to chyba jesteśmy w klubie. Tu nic nam nie grozi. Jak mogą myśleć, że jesteśmy zombie? Co słychać, seniorzy? To ty im mówiłeś, że jesteśmy zombie? Słucham? Nie udawaj, to ty stoisz za tą hecą o nazwie staruszkowie to zombie! To ty nabrałeś ich na to, że jesteśmy trupami! Ja? No cóż, odpowiedź brzmi... Tak! Niech minie kaczka! Dzieciakowi się udało! Ha, ha! To najlepszy dowcip, jaki mi ktoś zrobił! Niesmaczny, ale wykonany świetnie! W końcu to moja krew! Zombie! To było niezłe! O, nie ma tu jak szalejący tłum! Wiedziałam, że masz talent! Witamy cię w stowarzyszeniu staruszków płatających figle! Dobry jesteś! Przydacie się obydwaj! Trzeba zmienić plan na nasz wielki numer! Krasnal na wolności! O, a skąd ta nazwa? Fajna, co? Powinniśmy go wysadzić w powietrze! Już było! I to nie raz! Złośliwcy! Dobra, posłuchajcie. Odsłonięcie odnowionego krasnala jest już niedługo. Musimy podejść do niego w taki sposób, żeby nikt nas nie zauważył. Ale teraz ludzie szczególnie nas zauważają. Co tam? Wystarczy wykorzystać tę wadę jako zaletę. Mam świetny pomysł. Kiedy zaczyna się odsłonięcie? Za jakieś pół godziny. Zombie! Uwaga! Ratujcie się! Ej, zaraz. Pani nie jest zombie, tylko panią Horton Buffer, mamą Scottiego. Mały Steve Rogni, wciąż mnie pamiętasz, och, niech cię uściskam. Pani Hortonbacher, nie widziałem pani od lat, przepraszam, że podjudzałem przeciwko pani ten tłum. Ja jestem zombie. Dobra, jak jesteś zombie, to odgryź mi kawałek ręki. Nie, ja jestem głodny. Dobra, w takim razie ja urwę ci rękę. Och, tato, przepraszam cię, myślałem, że jesteś trupem, który wstał z grobu. Wyluzuj. Naprawdę, oklaski nie są konieczne. No dobra, trudno. Mam ogromną przyjemność odsłonić przed moimi wyborcami ulepszoną dumę i chwałę naszego Istgako. Nie, nasz krasnoludek jest goły. O!
Hej, to robota Andy'ego Larkina i jego kolegi! A tam pobiegli! Szybko! Trzeba ich łapać! Jeszcze go żałujecie! Niech ma to jak oko za oko! To do 1 kwietnia! No i tak to było. Halloween się udał. Andy! Dobra, muszę lecieć. Na razie.